od 11 lat w powiecie lwóweckim. Podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli, pedagogów, rodziców i uczniów jest gala laureatów powiatu lwóweckiego. Na scenę wychodzą w tym dniu ci uczniowie, którzy dali z siebie wszystko w ubiegłym roku szkolnym i wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami. Podsumowujemy i wręczamy wyróżnienia, nagrody tym, którzy w roku szkolnym 2012-2013 osiągnęli najlepsze wyniki zarówno w szkołach podstawowych, w szkołach gimnazjalnych, jak i w szkołach ponadgimnazjalnych. Jest to okazja do nagradzania uczniów, to uczniów i uczennic szkół powiatu lwóweckiego, laureatów i finalistów olimpiad, konkursów przedmiotowych, artystycznych oraz sportowych. Podczas gali wyróżniono ponad 100 uczniów. Wyróżnieni byli także nauczyciele, opiekunowie, którzy przyczynili się do tak dobrych wyników. Nie zapomniano o rodzicach, którzy w sukcesie dzieci także mają swój udział. Powiatowe Centrum Edukacji, jego głównym zadaniem to jest wspieranie pracy nauczyciela, ale obok tego głównego zadania wspieramy również młodzież zdolną, uzdolnienia. Realizujemy taki program Zdolny Uczeń i w tym właśnie kierunku idąc organizujemy corocznie taką galę. Nagroda jest prestiżowa, ale Powiatowe Centrum Edukacji dba o to, aby nie zabrakło nagród rzeczowych. Są to statuetki, książki i eleganckie przybory szkolne. Ja to im dzisiaj powiedziałam, sic itur ad astra. Tak zdobywa się sławę, tak się dochodzi do gwiazd. Mm-hmm.